Witajcie, drodzy dobra. Dzisiaj gramy prawdopodobnie ostatni odcinek Jeff Origins. Chociaż kto wie, pewnie przedostatni, bo ta gra ma około 5 poziomów. Nie przeszłam ostatniego odcinka i wybaczcie mi to. O kurczę. Latarka. Świeca. Noktowizor. O, noktowizor mam. Noktowizor, tak? Pistoleta mam. Noktowizor. To jest też kamera i parę innych fajnych rzeczy, takich jak właśnie... Prawy do lewego, wypij kolego, dzisiaj będę rzut po prawej stronie. Czy to było coś, czego się miałem wystraszyć, ale tak się nie stało? Co? Nie, to nie jest takie straszne potem noktowizorem. Ale tak... Gówno widać. Jeszcze większe gówno w gaciach. Co to? O kurde! Ała! Jak się zesrałem! Jak się zesrałem! Ktoś mnie goni! O Jezu, ta gra to schiza! Skinner jeżdżę! Skinnerem! A to Skinner, on mnie goni! No nie. Uciekam, bo to Skinner, to najszybsza postać z gry. Tylko żeby jeszcze jej tutaj nie było. A, przyszła obok mnie. Musimy stąd uciekać. Tylko Jeff Kaplan tu jeszcze jest. Jak go napotkam na swojej drodze, to się po prostu zjajcam. Cokolwiek to. Nie goni mnie już Skinner, ale na wszelki wypadek uciekam dalej. Nie goni mnie, dobra. Ale uciekam, uciekamy. Where I'm troubled and the freest of the desconcision. Everything in the mind is where is getting out of this prison. Czemu ja cały czas śpiewam Devil is Alive? Oho, nie gniewaj się, Jeff, ale jesteś tutaj najmniej użyteczną postacią. I najmniej potrzebną. Wiecie co, to grałem za na hardcora po ciemku. Latareczka i o gówno widać. Dobra, nie, naprawdę, ja się cykam, ja nie chcę. Ja nie chcę, ja biorę swoje gówno. A bad boy paint friend is no dance, not romance. Co? Dobra, to zeszłem. Ale naprawdę, czy to jest coś, czego ja mam się bać, ale nie udaje mi się mnie wystraszyć? Czy to, że gram w ciemnym pokoju bez nikogo, to sprawia, że minimalnie się boję tej gry? Bo okropnie nie lubię ciemności. Uwielbiam grać w horrory, ale nie znoszę normalnie ciemności. Musimy znaleźć klucza w tej ciemnej dupie. Nie dodamy tych drzwi, tylko dodamy tych innych. Prawy do lewego, wypij kolego, pomieszało ci się we łbie i dyp, idę prosto po herbie. Or something. I tak idę po lewej stronie. A jak Skinnera tu zobaczę, to się zesram. I żeby Jeffa Kaplana tutaj nie spotkał. Bo się zesram jak... Ona? Skinner. No, najgorszy duet. Nie, on mnie goni.
stanami na drodze. Widzieliście to? Tą klatkę? Widzieliście to? Widzieliście, jak się ułożyło? Spadaj. Widzieliście to? O, gra mi się z powrotem ładuje. I... Co jest? Co jest? Jednak nasz koszmar się nie skończył. Przynajmniej wiem, jak już wygląda zakończenie tej gry stworzonej przez fanfico twórców. Pisze, że przez studio na Game Jolcie ta gra pewnie jest stworzona przez jakiegoś 7-latka, który się uzależnił od creepypast z prawej do lewego, wypij kolego i te do przodu. A tu i tak gówno jest. O. Czyli widać przez ściany. A to ja mogę tędy iść bok. Jednak. Tutaj nie ma ślepego zaułku, tu się da iść bok. A jednak nie. No to musimy iść do niej. Albo wiecie co? Chrzanić to. Dobra, to teraz widzowie, to jest przedostatni odcinek Jeff Origins, gdyż mam tutaj jeszcze Versus Mowy, a więc trzymajcie się ciepło.